Jedziemy z kolejną misją. Tutaj mi się podoba, bo jest wszystko tak szybko, sprawnie dość. Mogę sobie grę przyspieszyć, spowolnić. O, to ja przejąłem tylko jedną krainę i druga też z automatu się przejęła, czy? Czekaj, czekaj. Nie, 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 to jest jeszcze nie przejęte chyba, tak? Jak szczur. A, no właśnie. Myślałem. Teraz będzie zakuty łeb. Łeb miał dokładnie zaplanowaną trasę ucieczki. Czy ja źle mówię? Jednak po lekkich torturach poznaliśmy te plany i możemy go... Nie no, chwila, bo ja chyba coś źle myślę. Aha, bo ja mogę powtórzyć misję. Nie no, to ja mam zajęty ten teren, to nieważne. Aha, czyli jedną z dwóch misji. Myślałem, że możesz sobie wybrać jedną tą, a drugą tą. Ale poprzedniej misji nie mogę wybrać, tylko mogę, wiecie... Do tej nie mogę wrócić, do każdej nie mogę wrócić, do tej nie mogę wrócić. To już to mogę wyjaśnić. Węgielkowice. W tej krainie... Jaka nazwa? Strażnik Gormagon jest aktualnie oblegany przez Lorda Zygmunta i jego sojuszników. Brak perspektywicznego myślenia sprawił, że teraz nasz rywal zostanie pozbawiony zarówno stworów, jak i ziemi tej zdradliwej krainy. Choć chyba nie ma już dla niego ratunku, jego loch... Gdy po Gormagonie zostanie tylko wspomnienie, może się nam przydać, prawda? No Lord Zygmunt brzmi doskonale. Ma olbrzymią świtę. No to dawaj, Lorda Zygmunta, bierzemy w obroty. Może unikniesz marnego losu strażników, którym się w tej krainie nie powiodło. Bałęsają się tu olbrzymy. Otwory równie złośliwe jak wielkie. O nie! Pokrzepione poprzednim zapomniałem sukcesem. Dzisiaj ładować. Wzięły wczoraj się też teraz chyba. Za ciebie. Charging battery. Dobra. Ach, to jest to z olbrzymami, ja to nawet pamiętam. To trudne było. Czujnik alarmowy. Co mogę zrobić? Okej, nie za wiele mogę zrobić. Tu coś mogę zrobić? Nie, nie za wiele. Tu też. Złoto. Tego przede wszystkim potrzebujemy. Nie wap mi tutaj olbrzymów, typie. Nie wap. Tu będzie dużo mikrowania chyba nawet. No ale co, już do mnie idą te olbrzymy? Tak już? Bo tutaj takie agresywne przejęcie. Wrogie wręcz przejęcie musi nastąpić. Ej, on do mnie idzie. Jak ja go mam zniszczyć, jak nie mam czym? Kim? Chwila. Ej, no on... Stop! Siad. Jak zrobię kurnik albo leżę, to... O! Pojawił się nowy gatunek stwora. Żyj, ty mi się przydasz. Żyj. Dobra, cyk, przejęcie. Tu będzie mikrowania, co nie miara. To nie jest łatwa gra. Dobra, walczymy z olbrzymem. Dobra, czy cyk ciepnięty. I cyk ciepnięty. Jak się tak podświetla, to chyba go mogę walnąć, tak? O, jest już drugi nawet. Tylko, że ja chyba ginę na jedno uderzenie. Albo na dwa. Znaczy ja. Goblin, ja to za dobrze mikruję, żeby zginąć. Ej, z shiftem się szybciej chodzi, czy mi się wydaje? Bo takie coś tam wyczytałem. O, dobra. Zniszczony. Więzienie. No tak, no pewnie, że więzienie. Tylko... Nie ma miejsca na więzienie. O, jest może miejsce na więzienie. Zająłeś warsztat. Dobrze, tu będzie zaraz kolejny chyba olbrzym. Doskonale. Tu jest miejsce na więzienie? Nie ma. Tu można by zrobić teoretycznie więzienie. Ale dobra, już tam każdego olbrzyma będę przekabacać. Co jest? Coś mnie tu znowu gdzieś bije? Aha, ten olbrzym mnie znowu nęka. W twoim loku pojawił się nowy gatunek. Najgorsze sterowanie jednostkami ever? No nie jest idealne, umówmy się. Za małe. Jest takie średniawe. Jak to aha, leży za małe, dobra. No to bo tutaj wszystko jest, wiecie, po kosztach robione. W korytarzu, spanie. To taki studencki taki mamy oddział. Oj, trolle też mam, super. No to co? W obroty kolejnego olbrzyma. Jezu, jak dobrze, że go uleczyłem, bo by właśnie zginął. Co? Na jedno uderzenie tam? Spadł. Aha, już nie mogę leczyć. A to super. Jezuniu. Dobra, wiecie co? Amatorzy. Jezu, bo on mnie ciepnie zaraz plecy. Nie, co ja zrobiłem? Weź. No co ty robisz? Nie!
Ja nie chcę tego klikać, co klikam. Nie wiem, kto wali mocniej, goblin czy troll. Może troll, bo mam młot? Nie wiem. I cyk, raz. I cyk, dwa. I cyk, trzy. Nie. Dobra, nie masz takiego zasięgu, aż co? I cyk, kolejny raz. I pyk, kolejny raz. Jezu, ile on ma życia. A moi nie mają, no bo skąd mają mieć wytrenowani, mają być, jak nie ma siłowni. Właśnie walczymy o przejęcie siłowni. Ależ te AI było zaawansowane przed laty. Dobra, jest siłownia gdzieś tutaj, niedaleko, blisko. Aha, no super siłownia. Dobra, ja zrobię swoją może. Może jednak swoja własna. Charging battery. Trzymaj się, jeszcze dwa Polska, dzięki, że byłeś, pozdro. Przejmij chochlika nawet. Nie no, aż tak nie trzeba. Kurczę, ile tych olbrzymów? To jeszcze jeden? Czy jeszcze jakieś będą? Już nie wiem, bo teraz ja przejmuję bazę tego, co strażnika, co tutaj nie dał rady. Słabiek. Zaraz chyba trzeba będzie sprzedać ten skarbiec, ale to za moment może. Chociaż, czy tu jest jakiś inny skarbiec? A, jest jakiś, dobra. Dobra, to znowu walczymy. Witam, o kurde, deka 2 mniej niż 3 indy, co cię mniej naszło na 3. Takie klasyki i ogólnie o, co u ciebie? Adam1337, witam mocno bardzo, cześć, co mi naszło? Ej, gdzie jest olbrzym? Co się stało, że gram w klasyki? No czekam na patcha w StarCraftcie, więc uznałem, że to jest dobry taki tydzień, może tam niecałe dwa, żeby sobie zagrać w dawne gry. A potem z powrotem pograć dużo w StarCrafta. No taka ta odskocznia, nie? Nawet ja czasem potrzebuję coś innego zagrać. No i tak po tych 3 latach spróbowałem czegoś innego. Ale teraz znowu będę mieć bardzo duże zacięcie, że tak powiem, żeby zagrać w StarCrafta z powrotem, no Protossem oczywiście, bo będę grać w takim turnieju. Jakim turnieju jeszcze niestety nie mogę powiedzieć, ale z rzeczy bieżących to właśnie takie coś mnie czeka między innymi. Boże, co to jest? Jakieś pojedyncze? Co ja tu ćwiczę? Dobra, zaraz przejmę, wszystko będzie. Go, przejmujemy. No w sumie można zniszczyć, to szybciej się przejmie. No jak to niektórzy są bezczynni dalej, no jak? Przejmujemy. To jest nasz troll. Czemu nie przejmuję tego kurnika? Aha, bo to już jest mój kurnik. A, bo tu ja już. To już też moje? Nie, dobra, to jeszcze nie jest moje. A, bo tu ktoś się zajmuje przejmowaniem. Sorry, to nie wiedziałem. Przejęto komnatę wroga. W sumie co? Czemu nie? O, jest salamandra. Przyjrzyj się salamandrze. Zgrabna, wytrzymująca dłuższy. Nie, to nie jest turniej Dungeon Keeper, jakby co? Na horyzoncie. Bez szkody chodzić po lawie. Bardzo dziękuję, Adam, za 5 miesięcy chyba z rzędu. Portal. Oj, i portal też będzie, wszystko będzie, dobrze. Zająłeś bibliotekę. Ja to wszystko poniszczę tutaj. Leże. Po co? Czyli mam już 2 portale. Taka sytuacja wyjściowa, dobra. Zająłeś. Czemu ja mam chochliki w ręce? W twoim Cyk. Bloku pojawił się nowy gatunek. Czarnoksiężnicy są. Dobra, zobaczmy zająłeś może co mam. Mam leże, mam kurnik, mam biblioteka, no taka. Właśnie. Zająłeś. Jak w podstawówce. Dla bibliotekarki mniej więcej ona tylko. W twoim lochu pojawił się nowy gatunek stwora. Trzeba to powiększyć. Coś takiego będzie lepsze. Też żeby nie przesadzić, bo potem samych magów będziesz mieć. O! Dzień dobry. Także jest nowy gatunek stwora. Jest ta, ona czarna dama jest, czy jakiej tam? Czarna dama, tak, dobrze pamiętam. Pewnych rzeczy się nie zapomina. Salamandra też zgrabna, tak. To akurat salamandra to jest ta. Dobrze, coś mnie tu bije, co to? Olbrzymy, no to się nie zmieniło nic. Przejmujemy dalej cierpliwie. Zaraz będziemy oczywiście dalej progresować, tylko trzeba tu jeszcze to poniszczyć, tutaj pieniądze, o i to też się przyda, tutaj też skarbiec ciepniemy na szybko, żeby się nie babrać za dużo, ten też od biedy powiększę,
I teraz tak, mamy mosty. Z tym, że mosty drewniane na lawie. Tutaj, jak wiemy z fizyki, różne fizyki człowiek miał, to on spłonie w końcu. Ale właśnie ważne jest to, że on przez chwilę funkcjonuje. I to może nam się okazać pomocne w końcu. Aha, siłownia, bo ja mam taką skromną bardzo. I ta druga... Okej. Róbmy to większe. Kurczę, no źle to trochę tutaj zrobiłem, więc trzeba to sprzedać. Czy jak ja to sprzedam, to ja stracę też to złoto tutaj? Nie, ono się po prostu prze... Czarna dama czuje się nieszczęśliwa, przetransportowała. Bo nie ma legowiska. Dama się czuje nieszczęśliwa? Przecież jest wielkie legowisko tutaj. A, już zrobiła. Tylko zakomunikowała, że jest nieszczęśliwa, a potem po czym załatwiła potrzeby. Typowa czarna dama. Tutaj zepsułem z tą siłownią, bo stwory długo nie miały co robić. Warsztat to też taki właśnie niepotrzebny za bardzo. Idźmy w tę siłownię. Więcej. W sumie jeszcze większa powinna być ta siłownia. O, coś mi bije. A, to ten olbrzym, dobra. O, i tu jest jeszcze drugi. Dobra, to już mamy tutaj w pewnym sensie koniec mapy. Tutaj też... No nie wiem, próbować to coś pod... Aha, tutaj mogę podejść. Opracowano nowe zaklęcie. Ryjemy. Dzień wypłaty. Tu w razie czego szybki skarbiec. No i więzienie, no najważniejsze. Żeby jeszcze jakiś szkielecik wpadł. Czuję się nieszczęśliwy, bo nie ma legowiska. No co z nimi jest? A bo oni chodzą nie po tym legowisku co trzeba. Albo im sprzedałem przed chwilą legowisko i dlatego są niezadowoleni. Tu jest 5 na 5, czyli 25, czyli większe legowisko teoretycznie nie powinno być potrzebne. W ogóle. Nie, szkielet nie potrzebują, nie? Chyba nie. Typowa kobieta. Dzień wypłaty, idziemy pić. Familijnie. O, mamy oko. Oko to jest, że odsłania mi fragment na mapie. Zaklęcie. Pyk. I odsłania powolutku. Ujawni wszystkie ukryte przejścia. Taka sytuacja, dobrze. I teraz co kolejne będzie? To już sztandar chyba będzie ten kolejny, nie? Tylko żeby gdzieś pójść jednostkami, to wypadałoby się właśnie wytrenować najpierw. Salamandry też chyba zawsze lubiły trenować, ale coś ich tu nie widzę. Chyba, że mam w tej drugiej siłowni przesyt ludzi. Właśnie, bo może to się też coś buguje. Nie no, 2 na 2 jest zajęte. Aha, a tu jedna tak chce potrenować, a nie może. To może nawet źle, że jest ta druga siłownia, bo one może myślą, że tu, żeby tu przyjść, a powinny tu być, bo tu zawsze jest miejsce. Co nie? Dobrze myślę? Cudownie. No dobra, jest okej chyba. Tu nic nie zmieni, jak dostawię te 2. Tutaj te 3 mogłyby być, ale już dobra, dajmy spokój. Ryjemy. Znowu jakaś walka? O, ktoś przyszedł, dobra, czarnoksiężnik, to od razu go tutaj obsłużymy go w pełni. Do leża. Pyk. Ciepnij sobie łóżko. Co to jest to pierwsze, co on zrobił? Dobra, i na siłę. Jakby tak każdego... Ile tu trzeba mieć APM-a? A tu nie ma skrótów klawiszowych, żeby wszystko dobrze ogarnąć. Najlepiej każdego potworka w ten sposób. Powiedz im, że to nie Simsy i samopoczucie nie ma znaczenia. Opracowano nowe zaklęcie. Nie no, ma znaczenie, bo czasami się buntują. Zwłaszcza jak im nie zapłacisz. No to bardzo taka... pouczająca gra. Mam wrażenie, że tutaj coś właśnie powinienem z tymi mostami poczarować. O, widzę, że masz nowy magiczny. Bo wydaje mi się, że jakiś bonus pewnie jest tam, gdzie jest... że drewnianym mostem trzeba dojść w miejsce. Tak szybko bardzo. I tam coś jest specjalnego. Taką mam, tak może być na tej mapie na przykład, nie? No bo gdzie ma być sekret? No w mniej dostępnym miejscu, nie? IQ 300. Dobra, to już się pobudowałem, możemy walczyć chyba. Maksymalną liczbę. Pierwszy raz to słyszę. Dobra, już więcej nie będzie. Troll czuje się nieszczęśliwy, ponieważ mu nie zapłacono. Trolla to tak średnio chce. No jeszcze drugi poziom, no nie no. Gdzie oni tu chodzą? Boże. Fatalnie to tutaj teraz wygląda, to ja to sprzedam. Zaklęcie. Po co oni się tu mają kisić? A, bo oni może idą po wypłatę do serca lochu. Albo do tego skarbca tutaj. No to tak właśnie.
Weź to dobrze przemyśl. Żeby te stwory idealnie chodziły sobie. Albo w ogóle się nie martwić, samopoczucie nie ma znaczenia i do pracy. I let's go. Stwory nie mogą dostać się do leża. Ten nowy czar to... O, jest! Do broni! Sztandar do broni! Do broni. Pyk. Zaklęcie stanowiące jedyny sposób wzbudzenia wielkiego szału bojowego w wybranym szał bojowy. Jest sztandar i te wszystkie potworki lecą do tego sztandaru. Ja go mogę przestawiać, no i mogę go oczywiście anulować. Nie wiem, po co tu idę tak do końca, co się potem wyjaśni może. I teraz cyk, tutaj. Dalej, szał. O, tu jest czarnoksiężnik, to już wiem, po co tu idę. Zniszczymy tego czarnoksiężnika? No pewnie, że tak. Pomnożenie złota. Pomnożenie złota możemy sobie ciepnąć. Wzrosły twoje zapasy złota. Dobrze, 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 dobrze. Przestawmy sztandar znowu. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tu coś jest. O, tu też coś jest. To może to będzie szybciej, jak pójdą. Za bardzo im miotam, coś czuję. Tak, bym zrobił im tutaj kurnik. No to już mają i mają pieniądze, i mają złoto. Już tylko spać im się może co najwyżej zachcieć. Czy nowy sezon rusza po północy? O, siema Ernie, witam mocno. Ulubiona gra z dzieciństwa Ernie. Nice. Dobra, oprawiamy ich tutaj już. I cyk, sztandar dalej, dalej sztandar. Ej, jak to? Let's go, i leczymy, i leczymy. Nie, 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 nie. Aaaa, nie zdążyłem. Co też tacy mocni są nawet. Czarna dama uleczona. Ktoś tu jeszcze ma mało HP, salamandra. Jezu, ale mnie tutaj zniszczyli trochę. Ej, kochliki też mi giną. Przejmuj to, synu. Ej, no bo oni mi wszyscy zginął. Przejmij, 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 przejmij. Przejmij, 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 przejmij. No nie, no ktoś już się rozkłada. No nie, no, no przejmij, 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 przejmij. No nie, no niedobrze. Przejęto strażnicę drogę. Nie! Salamandra! Tecy Lorda Zygmunta. Tylko nie salamandra. Okej, coś przeżyło. Zważyliłem. Jaki na nich napotkasz, będzie zróżnicowany. To też taka przesadna agresja jest trochę karana. Rzuć zaklęcie oko zła, strażniku. Co? Zasłonić to, tu mam olbrzymy? Zasłonięte. Tym sposobem ustalisz najkrótszą drogę do celu. Zaatakowano serce lochu. W twoim lochu pojawił się nowy gatunek stwora. Leczymy, nie leczymy. Ajajajajaj. I się wyłożył. Tutaj leży. Dobrze, dobrze. Tu też coś? Dzień wypłaty. Mam nadzieję, że nie wzywam tutaj nikogo specjalnie rannego. No i tak faktycznie jest. Mocno te olbrzymy nawet. I cyk wyjaśnień. Mam więzienie? Już tak się zastanawiam. O, ale mam salę tortur. No taką. Nie za dużo, ale mam. Siema Endorama, witam mocno. Nowy gatunek. Opisz go, może dostaniesz Nobla. Dobra. Chyba by wypadało to więzienie mieć. Dobra, tutaj chochliki nie pójdą, mimo że to jest tak zaznaczone jak do wykopu. Ej, już ja nie wiem do końca, gdzie mam pójść. A, dobra, już tutaj na pewno. I tutaj jest złoto w razie czego, no ale złota mamy dużo. Tu można też coś wykopać. No wiem, że tą lawą właśnie można by gdzieś pójść, to jest pewne. Aczkolwiek, no tak jak mówię, nie chcę każdej mapy przechodzić też super, super długo. Dzień wypłaty wypada co 10 minut, idealna gra. No chyba się przeraziła, nie lękaj się, patrz, piorun. I cyk, goblin. A, goblin niby po wypłatę idzie, ale jednak najpierw powalczy. Aha, taki odważny, że już się wycofuje. Boże, nie ciebie piorunem chcę walnąć. Dobry i wieczór. Gesiu Four, bardzo ci dziękuję za 5 miesięcy z rzędu, pozdro. Walcz, masz czwarty poziom zaraz, walcz, dobrze, i się wyćwicz.
Elegancka bitwa, jestem dumny. Bardzo ci dziękuję, Gesiu For, za wsparcie kanału. Cześć, cześć. Taonet, siema. Goblin jest zły. Kerive. Ponieważ mu nie zapłacono. O nie, 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 bo zaraz strzeli focha i się zbuntuje. I będzie po goblinie. Masz. Całuj mnie, to tak. Teraz to mnie wychwala. Divinity jest. Dziękuję za 8 miesięcy z rzędu. Piękna gra. Kiedy StarCraft? Jutro będzie jakby co StarCraft, bo jutro wychodzi nowy patch. Dzisiaj jest ostatni dzień na nowym patchu. I nie, no nie chcę grać na starym patchu po prostu. Nowy będzie ciekawy i będę tryhardować już, także StarCrafta będzie do pożegania wręcz na streamie. Stwory nie mogą dostać się do skarbca. Ja no, śmieję się. Ale będę z zacięciem grać na pewno. Przejmujemy, przejmujemy, przejmujemy. Stworom podoba się w twoim logo. O ja, cię teraz nagle podoba się. Jeden był zły, tylko rzuciłeś mu hajsem, już zaczął rozpowiadać, jaki to jesteś cudowny. Pieniądz. Tylko pieniądz. Ci zamiast poćwiczyć, to opracowują te lepsze czary. No jest to okej. Okay. Mroczna elfka czuje się nieszczęśliwa, bo nie ma legowiska. Mhm. Ta nieszczęśliwa. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ty, jak szybko zareagowała, żeby sobie tutaj przyjść i ciepnąć łóżeczko, no i elegancko. Zaklęcie piorun zostało udoskonalone. Dobra, gdzie ja tutaj idę? To obracanie mapy jest dziwne. Przydałby się taki klawisz, który zawsze wraca do tej samej, do tego samego kąta. Czarnoksiężnik czuje się nieszczęśliwy, ponieważ mu nie zapłacono. Dobra, wyłożone. Czarnoksiężnik czuje się nieszczęśliwy. Nie wiem, mam tu iść? Mu nie zapłacono. Ale tu jest lawa, więc chyba nie muszę teoretycznie. Dobra, przejmijmy sobie kogoś, się pobawmy tym. O, może czarną damę. Nie ma HP, ale twoje zaradzimy. Przyciągnęły maksymalną liczbę stworów. I let's go. Ona ma takie jak ta kobieta, pazurami. W lawę wejść nawet nie mogę spróbować. Coś tu jest? Ktoś tu jest? No chyba nie ma. Ja chyba muszę gdzieś tak jeszcze tu iść, mniej więcej. O, coś, a właśnie. Rzućmy odsłonięcie. Nie no, nie muszę tu chyba iść, co? Gdzieś tu może muszę iść? Co musiałem tu zrobić? Bez kitu. No olbrzymy chyba muszę wyjaśnić. Albo bohaterów, czyli pewnie rozwalić jakąś ich bramę. No to świetnie, rzuciłem odsłonięcie. O, tu jest jakaś brama, ale to ona nie jest chyba aż taka ważna. Zaklęcie leczenie. Ej, naprawdę muszę zrobić udoskonalone. Takie coś? A, i salamandry przecież mogą chodzić po lawie, tu zapomniałem. Let's go. One też mogą ukąsić, ciepnąć na odległość kulą i coś takiego tutaj zrobimy. To on ma 7 poziom. Ostry czarodziej z niego. O, tutaj jest kłódka. Ciekawe jestem, co jest w środku, ale nie widzę przez szparę nikogo. Idziemy, 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 progresujemy. Goblin czuje się nieszczęśliwy, bo nie ma jedzenia. O kurczę, dobra, tam jest jakiś bohater, nawet ten finałowy boss jest, bym powiedział. A tu co? Też jakieś atrakcje? Co tam jest? O, czarny czarodziej, dobra. No tu jest niewątpliwie olbrzym. Idź sobie, olbrzymie. Już nie wiem, gdzie mam iść. Dobra, ale mogę podnieść salamandrę. O! Jaka waleczna. Zaklęcie oko zła zostało udoskonalone. Dobrze. Jak szybko opracowują kolejne levele tego. Dobra, to odblokowałem i teraz tak. Tutaj jest lawa, więc jeden hoklik, który tu jest, no albo zginie, albo wydobędzie wszystko. Czy tam, no, przejmie. O! A, one same... No ale jak to? One na warcie są, a jeszcze... O jest, a nie potrenowały. Zaklęcie do broni zostało udoskonalone. No pewnie, no nie ma kto trenować. Wyczerpano tematy badań. Co to jest za armia? Sama nie ćwiczy, no. Przecież chyba wiadomo, że będzie bitwa w końcu. Grim the Fallen, siema, witam mocno. Co zmieniają? No to sporo. Musimy ich powstrzymać za wszelką cenę. Sporo tego niestety jest. Ej, to teraz roga tego nie mogę użyć, ale wcześniej mogę. No super, dobrze było oszczędzić go na gorsze czasy.
Co zmieniają? No dużo jest zmian. To taką listę. Może ktoś da linka, jak ma. Dzień czy jest jakiś dobry polski komentarz do finału BlizzCona? No to zależy, czy właśnie lubisz na przykład Zeda. Ja zrobię też na pewno komentarz finału BlizzCona, bo muszę tam jeszcze coś zrobić, ale to widzę, jak widzicie, opornie to idź. Dobra, openka z olbrzymami. Goblin jest zły, bo nie ma jedzenia. Dobra, ty nie bądź taki zły goblin. Tu masz kurnik niedaleko, walczymy. I cyk, sztandarek robimy. W sumie tego tutaj olbrzyma, to mi się nie podoba. Ten olbrzym tutaj, ten konkretnie mi się nie podoba. Potrzebujesz więzienia dla jeńców. No kurczę, zniszczeni wszyscy. Ej, no bo oni mi tu wchodzą, no. Ty, ja straciłem jakąś jednostkę. Jak to serce? Nie po sercu, gościu, no. Boże, i tak wszystkim muszę teraz majtać z jednej strony na prawą. Tu jakiś czarodziej mi leży w ogóle. No! Tu jest rywal. A oni mi gdzieś tam chcą lecieć na drugą stronę mapy, no nie no. Serce się broni, serce przede wszystkim. Goblin wyszedł. Ma dość. Nawet go rozumiem. Leczymy, leczymy, leczymy. Kolejny, o, olbrzym poszedł potrenować, ale tutaj jest moja ekipa. Kurczę, ja bym ich nawet przekabacił z chęcią na swoją stronę, tylko weź tu coś zbuduj, jak tak, taka jest właśnie architektura moja średnia. Dobra, trudno. Nie, to nie. Czyli tu jest ten Antoniusz, tak? Z tego co pamiętam. Tak, tutaj go wypatrzył, znaczy Antoniusz. No wypatrzyłem tu tego lorda Zygmunta. To nie jest Antoniusz, sorry. Szósty, ósmy poziom. Ósmy poziom. No to ja z nimi nie wygram chyba aż tak łatwo, nie? To co ja mam zrobić jeszcze, żeby ich wyjaśnić? Może coś innego jest tu do odblokowania. No ale nie widzę. Znaczy widzę, ale to muszę po lawie pójść. Tu jest też jakaś lawa. Co nie, co nie, co nie. Może tu coś jest pomocnego. No to trzeba się wytrenować. Słaby loch, jak można z niego wyjść. Tam to można przyjść i można wyjść. No. Jako nowy potwór. No tak, no tutaj już widzę, że trzeba... O, może to... Ale tu też jest... Dobra. Let's go. Chyba to jest ten moment, to jest ten czas, żeby zaatakować. Ale ten ósmy level to mnie tak trochę, no... Nie napawa optymizmem. Let's go, 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 go. Tylko martwię się o ten mój poziom wytrenowania tej mojej super armii. Stwory nie mogą dostać się do leża. Let's go. Nie mogą dostać się do leża. No jaki nie mogą się dostać, bo jest lawa, ja to wiem. Ale walka. Tu ta elfka zraszowała, teraz się wycofuje, ale tak się wycofuje, że wchodzi we wroga. Kobit, co czynisz? A dobra, jak są tacy osamotnieni, nawet czarodzieje, to widzicie, że... No to tak jak zostawić, ja wiem. Co zostawić w StarCraftie? Samego kolosa. No niby mocny, ale... Nie bardzo. Czy jakoś konkretnie zmieni metę? Czy jakaś strategia będzie OP? No na przykład kariery osłabili. Więc to jest plus pewnie dla wielu. No idziemy tu czy nie idziemy? Może oko rzucę, żeby przyspieszyć. Walka, walka, walka. Idziemy, 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 idziemy. Ej, to był bohater, a to może jednak rycerz był. Może mi się przewidziało. Może tu wyżej, a to tu wyżej chyba. A nie, tu jest olbrzym. To ja już nie wiem, zgłupiałem. Gdzie miałem iść? Dobra, chochliki tutaj dajmy. O, tu jest jakaś premia, dobra. Ej, ale no niszczcie te. O jest, nie mogę go wyrzucić, bo na swojej ziemi muszę go rzucić. Niszcz to no. Potrafisz. Co oni... Ja muszę przy drzwiach rzucić sztandar, żeby go zniszczyli? A chyba tak. Dobra, tak będzie szybciej jak zrobię. O, dobra, są rywale. Czy jeden póki co. A nie wiem, czy ja idę we właściwym kierunku, naprawdę. Dobra.
Wracamy, bo się zaraz zbuntują pierogi jedne. Nie wiem, jakie mają potrzeby. Niech sobie je załatwią. I cyk, możemy tutaj już dalej dłubać. Przejmujemy. Przyciągnęły maksymalną liczbę stworów. Nie ma kamiennego mostu. Tu jest dobrze. No nie wiem teraz. Chyba dalej tam muszę ryć, gdzie ryję. W górę gdzieś tu. Albo tu? Nie. Dobra. Chyba tu pójdę. Przejmujemy. Jeszcze to sprzedam, jeszcze zarobię na tym moście. O, widzę, że masz nowy magiczny przedmiot. O nie. Jest to olbrzym. Dobra, olbrzyma trzeba zniszczyć metodycznie. Pyk. Let's go. Misja olbrzym. Uwielbiam te speedhaki. Znaczy ja nie używam żadnego, wiecie, ale... Tak ta gra po prostu działa. Domagają się kablówki. Podwładni domagają się już kablówek. No i pozdro, poćwicz. Teraz ciebie oprawiamy. Jaka im... co? To tu jednak się nie idzie, tylko tu jest sekret? O nie... No najgorzej. To ja myślałem... O, no to źle myślałem. Trudno. Chociaż dobry sekret? Niewielki datek pieniężny na rzecz zła. No dobra, no tu kasa jest, no to... Ja może po pułapkach muszę iść. Albo tutaj jeszcze. Nie no, tu nie da się ryć. Tu jest po prostu przeciwnik tak uwięziony. Bierz go. Dasz radę, tak jest. Ja mam całą mapę przejąć? No bo tak to wygląda. Czy ja mam po prostu tam... Tu mam, gdzie mam to pójść. Albo poprzejmować jakieś bramy bohaterów? Czy pamięta tę misję? Siema Draba. Jaka ta gra była fajna? No jest bardzo fajna. Jest Sir. Cześć. Siema. O, tu coś jest ważnego. Tu widać, to już jest o takie drzwi, że to... Tu, to. I cyk, dwójeczka. Kiedyś był guzik, który można było bardzo szybko rozpracowywać. Nie wiem, czy drzwi. Drzwi chyba nie, ale można było, no... otwierać różne rzeczy, albo niszczyć pułapki tak zwyczajnie. O, to jest rywal. Chyba ten finałowy, nie? Bądź tak świeci. W sumie to teraz dla odmiany sobie może Ojej, to może być ciężko wymikrować. No, olbrzymy to już w ogóle będą ochocze tutaj do walki. Jezu, to sterowanie jest genialne. O nie, ja jestem z... O, wow! O, bo oni mają 5 i 6 level, dlatego... Jak mnie ciepnęli. Okej, okay, rip. Rip salamander. Gdzie jest moja salamandra jeszcze? Ona tu żyje może przypadkiem? W lawie to pewnie nie przeżyła, co? Tak myślałem. To nic. Jakie on ma levele tu? Ja tego nie wygram chyba. Znaczy, no nie w ten sposób. Dobra, to jeszcze raz. Kto ma największe obrażenie? Mam wrażenie, że ta czarna dama ma dobre bardzo obrażenia w walce wręcz. No, to też takie może być zgubne. Stwory nie mogą dostać się do skarbca. A, jeszcze ona chce kasę, no to stwory też typowo. Nie mogą dostać się do sali tortur. Dobra, lurujemy. Chodź. Fałtek jest sens, bardzo dziękuję za 4 miesiące z rzędu. Siema. Fałtek jest sens, bardzo dziękuję właśnie za 4 miesiące. Cześć. Ty, ona ma pioruny. Zapomniałem o tym. To ona nie ucieknie, bo tu zaraz jest lawa. Chyba.
Oho, ciepnął mnie. Ona też potrafi mocno walnąć. Patrz pan, zobacz jaki damage. Dobra, ślepy zaułek, koniec gry. I teraz taka sytuacja. Pyk, 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 pyk. Niby jest ich... Niby są mocni. O nie, ktoś mi tu umarł. Stwory nie mogą dostać się do leżaka. Czarodziej, na jedno uderzenie umarł? Stwory nie mogą dostać się do siłowni. To smutne. Stwory nie mogą dostać się do kurnika. Boże, jaka panika. Gdzie jest moja baza? Weź, weź na, do leża naszego, weź, do leża. Mroczna elfka czuje się nieszczęśliwa, ponieważ... No nie wezmą. Czemu nie wezmą? Czy to się roz... O Jezu, bo tu... Jeju, co ja czynię? Zła orientacja w terenie. Nie. No dobra, rip, ktoś tam umarł, chyba czarodziej księżnik. Teraz tak, chyba zostali osłabieni. Więc przynajmniej teoretycznie. Tylko mi nie zgincie tutaj. Tylko spróbujcie umrzeć. No nie jest za dobrze, bo tu zaraz wszystko się rozpadnie. No nie! Ja to uratuje moje potwory, jak one będą stać na tym? Nie wiem. Chodźcie tam! Chodźcie tam! Potrzebujesz więzienia dla jeńców. O, dobra, odbudowałem. Ale nie wiem, czy ktoś mi zginął nawet. Standard do broni jest... Dobra, chyba zginął. Zgin. Wszedł w mój zasięg! Dostał piorunem. Został zlikwidowany, a jego zamek zniszczony. Jakoś poszło. Klejnot tej krainy jest twój, a ja pozdrawiam cię w twych wysiłkach. Fałtek jest sens, nie znasz tej gry? To jest Dungeon Keeper. Taka mega fajna gra z 99 roku. Jesteś władcą lochu. No i co, robisz, wiesz, legowisko, kurnik, siłownia, sala tortur, więzienie, różne takie rzeczy. I jak przechodzisz poziom, to się pojawia rogaty, to czasem go można też wezwać, znaczy potem będzie można go cały czas w sumie wzywać do walki, ale mi się jeszcze to nie zdarzyło, bo oszczędnie, jakoś dziwnie. Jak miałem 12 lat, to w to grałem. Ziema Crystal Crusader, witam mocno. Także no taka starsza grafika, ale fajna gra. Zaraz będzie, miejmy nadzieję, coś śmiesznego, więc już wyłączam jakby co podgląd i jedziemy tam, dalej. Gdzie zawiódł most drewniany, postaw most kamienny. Stwory z radością pozbywają się złota w kasynie. Kasyno. Pułapka gazowa zadusi intruzów. Oj, pułapka gazowa, no same dobre rzeczy. Dobrze, dostaliśmy nowe rzeczy. Rozdwojenie osobowości. Jesteś z pewnością najgodniejszym przeciwnikiem swoich wrogów, strażniku. Diabelski labirynt i istna horda olbrzymów zostały z łatwością załatwione odmownie przez twoje dobrze zorganizowane siły. Twoim łupem padła druga część rogatego talizmanu. Jesteś w połowie drogi do sukcesu w zwerbowaniu rogatego. Obserwowanie, jak rozwijasz swój śmiercionośny potencjał, to sama radość. No i dziękuję oczywiście na YouTubie za oglądanie. Do następnego razu, Falun i Starka. Cześć, cześć.